Dzień dobry, witam was dzisiaj w kolejnym odcinku z gry War Tales. I tak, miałem pewien dylemat twórczy, mianowicie zastanawiam się, co nagrać po Age of Darkness. Na pewno chciałbym po tej serii nagrać jeszcze raz Age of Darkness, ale jako serię poradnikową, ponieważ, no nie ukrywajmy, Age of Darkness to jest bardzo ciężka gra. To jest roguelike, który po prostu trzeba przegrywać, żeby się nauczyć i mógłbym tam pokazać jakieś podstawowe mechaniki. Co prawda z Seven Days'a mi nie wyszło, ale wiadomo, to był mój pierwszy poradnik. Tak, czym jest War Tales? War Tales jest grą strategiczną, podczas której przemierzamy w czasie rzeczywistym region, ale walczymy walczymy turowo. Mniej więcej tak można by to powiedzieć. Jeszcze, i oczywiście jest to gra fabularna, więc myślę, że się wam powinno spodobać, bo między innymi właśnie w strategię czasu rzeczywistego gramy w tej grze, ale także w gry fabularne, a już fabularne to raczej dobra. W nową grę zaczynamy. Nasi towarzysze to młodzi przyjaciele szukający przygody i mamy za to wpływy plus 30, doświadczeni towarzysze minus 30. No to ja wolę mieć doświadczenia. Bezrobotni i ochraniarze kupców. No to by było fajne, bo plus korony. Bezrobotni dezerterzy uciekający przed sadystycznym kapitanem plus 50 doświadczenie towarzyszy, ale to jest plus 50 podejrzenie. Podejrzenie w tej grze, zresztą zdaję, zobaczcie jak to działa, ale to nie jest aż tak złe. I młodzi rolnicy szukający lepszego życia minus 50 korony, ale plus 10 chleba, albo bandyci próbujący uciec przed strażą. No to ja bym wziął tych bezrobotnych ochroniarzy kupców. Idziemy dalej. I nasi towarzysze nawyki do długiego marszu, 10% zmniejszenia tempa kumulowania się zmniejszenia drużyny, są przebiegłymi wojownikami, doświadczenie w walce większe 10%, to jest fajne, wykazują niezwykłą wytrzymałość, kondycja większa 10%, to jest bullshit, mają wprawę w praniu po gębie, obrażenie krytyczne większe 10%, też takie niezbyt, sprzedadzą wszystko każdemu, cena sprzedaży każdego przedmiotu paserowi zwiększa o 10%, nie wiem co to paser, ale też brzmi raczej kiepsko, bo zakradzenie się dostaje też podejrzenia, podejrzenie jednak jest słabe. O, Sundrum teraz wie, że koop dodają. No dobra. Doświadczenie w walce jest super, bo za doświadczenie nasi bohaterzy dostają poziomy. Więc tak. Ich największa wada to nieco zbyt łagodny wygląd. Łudzi zmniejszy. Wieczne niezadowolenie. O, jeden z mniejszych zadowoleń drużyny. Chyba to wezmę. Niezwykły pech, trafienie krytyczne miejsce 3%, to jest słabe. Ogromne problemy ze wstawaniem. Zagrożenie podczas odpoczynku większe o 10% i niespotykana chciwość. Ja wezmę to chyba, bo to brzmi najlepiej. O, region startowy? O kurde. Dobra, hrabstwo Tiltren to jest podstawowa lokacja i ona jest najłatwiejsza. Hrabstwo Artes, czyli Królestwo Edoranu, to jest lokacja, w której obecnie toczy się wojna, bo już grałem w tę grę kiedyś, nie wiem, co wiem, i prowincja Vertrus, Królestwa Gossenbergu, to jest winnice. Wystarczy chyba to lepiej. Zagramy sobie w państwie Tiltren, bo raczej nie będzie zbyt ciężki. A, i to jest państwo suwerenne, dobra. No, poziom trudności walka normalny, poziom trudności symulacja, tryb zapisu. Co to robi? Nie mogę, eksploracja dowolna, to jest dobra. Gramy normalnie, a dobra. Zobaczmy, świat War Tales można eksplorować na dwa sposoby. Dowolny. Twoja wędrówka nie jest w żaden sposób ograniczona. Wrogowie dostosowują się do możliwości przekierowanej przez ciebie drużyny, tak aby poziom trudności zawsze był odpowiednio zbalansowany. Regionalny. Każdy region świata ma określony poziom trudności. Aby móc się zapuszczać w jego grudniejsze zakątki i walczyć z potężniejszymi wrogami, musisz najpierw rozbudować i odpowiednio wyszkolić swoją drużynę. No to ja bym wziął sobie regionalny, bo to fajnie brzmi. Oba, no to tryb zapisu dowolny, gry zapisujesz w dowolnym momencie i możesz tworzyć dwie zapisy gry. Tryb normalny, dysponujesz tylko jednym plikiem zapisu na każdą grę. No to ja bym dowolny wziął. To. Tego nie chcę, szczerze mówiąc, bo to jest też taki trochę roguelike, bo no jest permadeath, no to w sumie nie roguelike. No i poziom trudności, aha, zmęczenie, głód i praca, to jest moc przeciwników. Dobra, no to zaczynamy w takim razie, mamy tutaj czterech naszych żołnierzy i kucyk.
Kucyk, ten kucyk jest naszym największym żołnierzem. Czekajcie, jakby go nazwać. Dobra, mamy kunia, może wygląd jeszcze. Cechy. Zobaczmy. Żonny krwi. Żonny krwi konie. Kondycja większa 5%, siła większa 5%. Szybkość, zręczność, ruch. Podstawowa garda i pracuś. Ja wezmę to, bo raczej on się na mnie będzie bić. Aha, i mam też drugi. Gruboskórny, wow. No to ja bym wziął ten żadny krwi koni. To jest świetne. A i możemy zmienić wygląd kucyka. Dobra, no to jakiego chcemy kucyka? Czekajcie, jak wyglądała kara klacz? Jak wygląda kara klacz? Z tego co widzę, to kara to jest taki lekko czarnawy. Zobaczmy. Taki bardziej czarnawy bym powiedział. Ale ten już jest brązowy. O, taki! Właśnie, to mamy Kelpi. Jakby ktoś nie wiedział, to Kelpi to był koń Ciri z Wiedźmina. Dobra, no to mamy Trigm. I tak, koń z mężczyzną czy kobietą. Zobaczmy, jak mamy tutaj stosunek chłopów do bab. Mamy jedną, tak? Najubicie, że miesz, włócznik. To jest baba na pewno, nie? Baba? Tak? Tak, to jest kobieta, zobaczmy. No Kelpi nie jest kobietą na pewno. Imię... Mężczyzna, dobra. Też mężczyzna i mężczyzna, dobra. No to zmieniłem się na babę, żebyśmy mieli tutaj porówno. I tak, czym cechy. Zobaczmy. No to ja bym wziął tutaj gruboskórnego, bo on ma tarczę, więc on ma też podstawowo tę gardę za tę tarczę. Gibki, pracowity, bystry. O, 5% więcej doświadczenia, jakie to jest super! Ej, to jest najlepsze. Dobra, no to weźmy jeszcze... Zobaczmy, udźwigniejszy, siła woli, pijak. Udźwig mniejszy. Ja bym wziął pechowiec. No bo jest bystry, gruboskórny, ale ma pecha, prawda? No twarz, znaczy... tak, ma pecha. Nie wiem, jakąś taką twarz, odcień skóry, kurde, odcień skóry dali. Naprawdę chcę rozdajować i zrobić z niej Ciri, ale może być bezpieczne. Chociaż akurat realia tutaj pasują, bo to jest... Bo podobne realia są co do świata Wiedźmina. Co prawda nie ma Wiedźminów i tego i innych potworów, ale... Podobnie wygląda tutaj przeżycie. No, kolor ubrania nawet można... No to oczywiście, że czerwoni wszyscy będą łazić, kurde. Tak? To też... No kurde, to wszyscy czerwoni będą tu łazić. Nasza druga koleżanka będzie wyglądać tak. I niech będzie pracuś. No nie, no ja to bystry każdemu biorę. 5% więcej doświadczenia, ale ona też będzie o jeden więcej jadła. Aha. A, czyli... Dwie dobre cechy maksymalnie i jedna zła. Chciałem jej dwie złe cechy dać. A, i możemy jej też to zmieniać. Gniew. To jest całkiem fajne, zobaczmy jak sobie minę. No to opatrunek, bieg. Z doświadczenia wiem, że bieg nie jest jakiś najlepszy. Na pewno chciałbym dużo pierwszej pomocy. Później możemy je sobie też dodawać nowe, więc ty masz pierwszą pomoc, ty możesz mieć jakie... O, drwina. Drwina też jest bardzo fajna. Gniew. Gniew zmienię na... Bo drwinę i gniew ma. No to ty weź gniew i jeszcze pierwszą pomoc. Tak, im więcej tej pierwszej pomocy, czyli mamy dwie drwiny i dwie pierwsze pomoce. Pierwsza pomoc leczy o 10% zdrowie, czyli wychodzi też z wrót śmierci. I leczy też truciznę, krwawienie i podpalenie, ale podpalenie można 20% HP naturę ściągać, to jest bardzo dobre. I drwina związuje cel walką i nakłada status osłabienia. I to jest wbrew pozorom bardzo dobra, a to dlatego, że jeśli... Któryś z naszych jest związany walką, jest na przykład we wrotach śmierci, no to on nie może odstąpić od walki, bo wtedy on dostaje obrażenia, czyli no instant umiera, bo jak ma postać 0 HP, to mniej więcej tak jak w Darkest Dungeon, tylko tutaj każdy cios, jeśli ma wrota śmierci, to wtedy się umiera. Dobra, wszyscy są czerwoni. Jakiś jak czerwony mi się kojarzy z takimi wojakami, nie? Mamy ognicho, a dobra. Czyli tak, rąbnięcie, czyli mamy rąbacza, mamy włóczniorza. Mamy jeszcze pałkorza. Mamy... O! On atakuje tam tak obszar 2 metry, więc on ma taki szeroki atak. Mamy też Kelpi. Na razie jeszcze imion nie będę zmieniać, bo można w trakcie je zmieniać. To jest chyba Gossenberg, tak mi się wydaje.
że to jest faktycznie to miasto Gosenbergu, a nie hrabstwo Gosenbergu. Bo dodali to niedawno. Dobra. Życie najemnika do łatwych nie należy. Po zaciekłym starciu z bandytami najbardziej oportunistycznymi swoich towarzyszy uciekli, zostawiając ze sobą szczodrą zapłatę i wściekłego klienta. A że nadal chcą zarobić, najlepiej nie tracąc przy tym życia, muszą rozejrzeć się za jakąś nową robotą. W końcu naprawy i napiętki kosztują. No właśnie. Dobra, więc jak widzicie, możemy tutaj sobie łazić wszędzie i zbierać kwiatuszki i inne rzeczy. Z czasem sprint odblokujemy, ale jeszcze nie teraz. Bo no, musimy zawalczyć z bandytami. To jest podstawowa tutaj. No. Tak, ja wiem jak to tutaj działa. Możemy przed walką rozmieszczać nasze jednostki gdzieś. Tylko widzę, że nie mamy żadnego odcinka, co jest trochę kiepskie. Jak widzicie, jednostki mają tutaj pancerz i życie. Życie odnawia się automatycznie po walce, ale pancerz już trzeba uzupełniać specjalnymi narzędziami. Dobra, czyli tak, zakapior idzie teraz, później idzie kłusownik. Więc co ja bym zrobił? On ma co zatrucie. Dobra. Więc najlepiej by było, żeby tutaj nim podejść jakoś. Więc weźmy ruch. To jest jakieś skrót klawiszowy do tego? Nie, nie ma niestety. Da, no to weźmy. Możemy im jeszcze osłabienie nałożyć. Ale myślę, że to nie będzie potrzebne. Albo dobra. Nałóżmy im osłabienie. I teraz możemy zaatakować. Wchnika też na pewno zaatakuje. Dobra, dajemy turę. Teraz... Kolego, idziesz tu. I w plecki. Nie wiem, czy to się zalicza jako w plecki. O, jest trafienie krytyczne. Dobra. No teraz on atakuje. No i zaatakował. Za dodatkowe dwa obrażenia. A więc nie jest źle. Teraz tak. Kolega podejdzie tutaj, bo on ma też ten szeroki atak, więc on może też zaatakować swoich. Dobra. Tak, wiem. Związanie walką. Wiem, co to jest związanie walką. Spokojnie, grałem już w tę grę. To jest tak jak z tego mema, nie? Kiedy wracasz do jakiejś gry po 20 latach i ta gra ci daje samouczka. A właśnie, jeszcze statystyki. Mam tutaj płacę, to musimy zapłacić co jakiś czas im tyle hajsu. Zapotrzebowanie jedzenia dziennie, udźwig, czyli to może dana postać udźwignąć. Tutaj mamy wyposażenie całe, tutaj są jeszcze trinkety. Mamy tutaj pancerz i zdrowie, mamy tutaj jego imię, punkty zdolności. To są relacje. O, relacje doszły. Do tego jeszcze nie wiedziałem, że coś takiego istnieje. Mamy kontuzję i status i tutaj są wszystkie umiejętności. I z tego co wiem, to nie da się na razie zmniejszać płacy za pomocą poziomów, ale ja i tak tego nie zmniejszam. Bo są ważniejsze rzeczy, które można za to sobie wziąć. Dobra, mamy nową turę. Więc od razu atakujemy. No i już po niej raczej. Co prawda dostaliśmy trochę HP, ale to dużo nie zmienia. Nie. Nie, ty nie idziesz. Ty idziesz. Na szczęście możemy wybierać, kim akurat chcemy zaatakować, więc tyle dobrego. Tak, jakby co, to nie dostajemy za to żadnych punktów, bo tutaj mamy też punkty odwagi, które się dostaje za jakieś specjalne umiejętności, między innymi to jak mamy... O, a tak, profesor. Między innymi jak z poziomu dostajemy, to możemy sobie blokować jakieś tutaj pasywki, że kiedy coś tam zrobi postać, no to wtedy dostaje punkty moralków. Więc tak to działa. A kurde, przestań mi pancerz zbija, dobra? Tak, pancerz jest na razie bardzo drogi, więc ja nie wiem, czy tak bardzo bym chciał go używać. Dobra, ty możesz zabić, więc zabij. No i elegancko, wygraliśmy to. Tak, możemy naprawić wszystko, mamy trochę tutaj tych surowców i mamy też nowy poziom, dobra. Bierzemy wszystko, mamy też uszkodzony sztylet, dobra. I to jak widzicie, mamy teraz to menu ulepszenia. I tutaj są między innymi takie pasywki, gdzieś tutaj, o, wiecie, za każdym razem, gdy twój atak trafia kilku wrogów, otrzymujecie plus 1 do odwagi, albo za każdym razem, gdy ta jednostka związuje wroga walką, otrzymujecie 1 do odwagi. I warto tutaj zwrócić uwagę, że te punkty odwagi działają tylko na walki. Jeśli punkty odwagi są zaznaczone na żółto, to wtedy działają tylko na walkę, a jeśli są na pomarańczowo, tak jak tutaj, to wtedy przechodzą one między walkami. I większość tych umiejętności, które się dostaje punkty odwagi podczas walki, no to jednak są takie. Wszyscy związani walką sojusznicy otrzymują status riposta. To jest całkiem fajne. Tak. I to działa tak, że po prostu zadajemy obrażenia, kiedy jesteśmy atakowani. Smagająca burza. To jest, szczerze mówiąc, jak jest dużo przeciwników, to jest bardzo dobre, ale rzadko tego używam, bo to 2 punkty odwagi aż potrzebuję. To jest też bardzo fajne, ale ja myślę, że wezmę strażnika. Dobra, mamy strażnika i możemy też zwiększyć teraz atrybuty jakieś. Możemy trafienie krytyczne i obrażenia krytyczne.
albo siłę woli i trafienie krytyczne to też zmniejsza, zwiększa. Albo też siłę. Ja wezmę trafienie krytyczne, bo krytyki zawsze na propsie są. Dobra, bo ten obrażenia też im się z czasem oczywiście zwiększają. Zobaczmy. Nasza drużyna. Tutaj możemy sobie obóz oczywiście rozbić, możemy tutaj sobie tworzyć coś. Dobra. A, tylko musimy profesję najpierw wybrać. Więc tak, ty jesteś majsterkowiczem. Majstrem jesteś. Tutaj możemy, jak widzicie, sobie rzeczy robić. Możemy sobie wytrychy robić, haczyki, haki skalne nawet. Haki skalne można sobie po prostu rozmieszczać na mapie. Na przykład tutaj bym chyba, nie wiem, to musiał być jakieś stromsze zbocze i można po nim zejść. Zobaczmy naszą drużynę. I teraz tak. On ma mieczor, on ma pałę, włócznie i siekierę. Dobra. Podejdźmy sobie tutaj. A widzicie, jak ja lubię tę grę, jak wróciłem teraz do tej gry. To jest jedna z niewielu gier, które byłem blisko platyny, naprawdę bardzo blisko. Dobra, stajnie na płaskowyżu. Zobaczmy, zbadaj. Możemy to ukraść, ale jeszcze nie teraz. Siema kucyku, możemy adoptować kucyka za 180, ale nie zrobię tego. Zobaczmy, tak, to jest kucyk poziom pierwszy, ale mamy już kelpi. Chociaż wojna wedoralnie zapewnia mi stały zarobek, współczuję jednak moim biednym koniom. Widzę, że nie jesteście żołnierzami. Weźcie je ze sobą, jeśli możecie, inaczej zapewne skończę martwy na polu bitwy. Nie z własnej winy. Dobra. Czy możemy wynająć sobie konie? Gdy pomyślę, jak wielu ludzi nie podkuwa swoich koni, chce mi się wyrwać resztkę włosów z głowy. Jakie mi pozostały? Dobra. Coś wam powiem. Kupcie ode mnie konie, a dorzucę wam za darmo podkowy. Dobra. No to ja wezmę tę podkowę jedną. Nam się przyda, myślę. I zobacz, możemy to ukraść. Tylko tak. Zróbmy skądś złodzieja, bo najpierw musimy tutaj skądś złodzieja zrobić. Tak, no, profesja złodziej. Więc ty jesteś dzisiaj złodziejem, kolego. I możemy teraz to ukraść. Tak, tak. No i możemy ukraść drewno albo skórę. No to... weźmy tak. Mamy teraz podejrzenie niewielkie jeszcze. Więc nie jest aż tak źle. Tak długo jak... Jak to podejrzenie nie będzie zbyt wysokie, no to jest ok. To jest całkiem ok. Co jest? Zmierzch jest teraz. O, jest też dalej tryb dnia i nocy. Dobra. A jeszcze nie będę im dawać jedzenia, bo nie stać mnie na razie. Musimy bardzo dbać o nasze pieniądze, bo na początku, to wiem z doświadczenia, jest bardzo ciężko, jeśli o nie chodzi, więc możemy dostać za to jakieś dodatkowe wpływy, ale ja nie chcę. Ja nie potrzebuję na razie tych wpływów. Na pewno będę łowić tutaj, będziemy tutaj łowić. Jest bardzo ważne tutaj, żeby łowić. Dobra, Stromcap. No tak, nie możemy jeszcze sprintować, ale wiedzę, że niedługo będziemy mogli, to od razu sobie sprint wezmę, później... to też jest fajne. No, ale też trzeba dużo tego odblokować. Tego raczej nie zamierzam je brać, bo jedno ciałko wtedy to jest tylko jedno jedzenie. Dobra, tutaj można kupować leki, to wiem. Jak widzicie, można tutaj leki kupować. Wcześniej tego nie widziałem i to było trochę kiepskie. No dobra. Za zniszczenie specjalnych krojów można to kupować i wtedy mamy specjalne oleje i inne takie śmieci. Te gniazda się gdzieś tutaj pojawiają na mapie. Kupcka, dobra. No to nieważne. Możemy teraz jeszcze alchemika zrobić, więc zróbmy sobie alchemika. Kto tutaj może być alchemikiem? Ty możesz być alchemikiem. Dobra, to teraz ty jesteś alchemikiem i tak jak możecie, jajcie, też można takie różne rzeczy robić, można, butelki zapalniane są bardzo fajne, ja często używam, rzadziej używam, przepraszam. No i lekarstwa. Lekarstwa niestety, nie wiem czy już się respawnują te kwiatki, ale wcześniej się bardzo rzadko respawnowały, jeszcze to jest, ale no... no nie wiem czy jest aż tak dobre, 10% HP trafi krwawienie przy trafieniu krytycznym, ale... No nie wiem, jakoś mi to nie pasuje, tutaj możemy porozmawiać. Podejdźcie, spójrzcie na moje towary! No, możemy mu to sprzedać, ale tego nie możemy sprzedać, bo tylko nam to zrośnie, nie będzie chciał tego kupić. Zestaw fryzjerski. No tutaj możemy sobie po prostu zmienić fryzurę. To jeśli doniesiemy do innego miasta, to wtedy to więcej kosztuje. Więc tak to działa. Wełniona tkanina, ceramika i bursztyn. Ale ja tego też nie zamierzam zrobić. Kolego, za kilka koron mogę wam popolerować pancerz. Proszę, jestem taki głodny. Wiem, że jak to zrobię, to stracę hajs. Więc nie, bo on jest złodziejem. To jest taki event specjalny. No, możemy sobie tutaj coś kupić, ale nie brakuje nam na razie jedzenia. Ewentualnie kupię trochę tego i soli też trochę kupię. Powiedzmy tak z 10. I powinno nam to wystarczyć na jakiś czas. Tutaj mamy też owocki. Jest
zniżka na winogrona. No ale raczej nie, raczej nie. Na pewno jak była mąka, to bym kupił trochę. Nie mąka, tak, mąka. Nie, mąka czy pszenica to była, nie pamiętam już. Jesteście najemnikami? Muszę wiedzieć, że w tej okolicy uchodźcy nie są mile widziani. Spytacie dlaczego? Ponieważ opanowali nasze ulice, a teraz wychodzą na drogi. Edoran wysyła do nas wszystko, co ma, nogi i gębę, ale nie potrafi władać mieczem. Macie przed sobą dużo pracy, nie brakuje uczciwych ludzi, którzy potrzebują pomocy w przeganianiu tych groźnych uchodźców. Tak, czyli pani burmistrz zdecydowanie nie lubi uchodźców. O, żeż ty, i ma łuk bojowy. Ma przywódcę też, dobra, czyli tam plus 30% do niektórych statystyk. Witaj, panie kuźniorzu, panie Hulan. Tutaj możemy kupować surowce. Tiltreńska naprawa. Dzięki tiltreńskim metodom pracy twoja drużyna potrafi lepiej wykorzystać materiały podczas napraw. Nie będę tego jeszcze kupować, później to kupimy, jak będziemy mieli więcej hajsu. Dobra, no i kuźnia. Fet jeszcze nie ma pracy. Więc Fet, ty będziesz kowalem naszym. Dobra, bierz się do pracy. Tutaj możemy robić nóż do rzucenia, toporek do rzucania. Nie wiem za bardzo, czym one się różnią. No to z tego wychodzi na to, że ten toporek do rzucenia jest lepszy. Ale no zobaczmy. Zadanie 40-60% obrażeń. Trafienie krytyczne nakłada status krwawienie. A to robi co? Zadaje celowi 20-60% zręczności punktów obrażeń. Aha, czyli to tak. Czyli to dajemy osobom, które mają na przykład miecz i to mają w lewej ręce, a to dajemy na przykład chłopowi, który jest łuczykiem, czyli ma ten nóż. No to faktycznie jest całkiem fajne, bo zręczność, a siła się różnią tym, że no ten łucznik ma jakoś, jako obrażenie ma zręczność, a wszyscy inni mają siłę. I zręczność ma też łucznik, więc... Ale łucznik nie ma... takich, nie ma łuk tylko dwuręczny. Dobra, tutaj mamy biesiadę, możemy tutaj questy brać, więc tak, zobaczmy, informator. Pst, wy, szukacie roboty? Mogę wam podać wskazówki i podsuwać te lepsze misje, za które dostaniecie więcej niż te małe nagrody, które oferuje gildia najemników. No i ja tego nie używam zazwyczaj, bo to wystarczy po prostu zwiedzać mapę i wtedy się to odblokuje. Oczywiście trzeba będzie się spotkać z klientem i wtykać nos w sprawę innych ludzi, ale koniec końców liczy się suma koron w sakiewce, prawda? Dobra. Tutaj możemy sobie ukraść na przykład przepis na placek jabłkowy albo placek jabłkowy. To są bardzo fajne rzeczy, bo można je robić, możemy tutaj też winien kupić, ale on jest głównie do... No to jest piwo, no ale można z niego też robić oczywiście bomby zapalające, czyli mołotowy. Nie wiem, skąd oni już tutaj wymyślili mołotowy. Tutaj możemy też werbować jednostki, ale za wpływem, więc nie mamy wpływów na razie jeszcze w ogóle. Czy szukacie pracy? Rolą emisariuszy jest dopilnowanie, aby wszystkie zamówione usługi zostały wykonane. Regularnie aktualizujemy nasze oferty zatrudnienia. No i tutaj możemy sobie wybrać, jak widzicie, questy specjalne. Więc tak, likwidacja Uliet z gangiem. Zgodnie z życzeniem bractwa, Uliet z gangiem musi zginąć. Trzeba położyć kres przestępczej działalności tej bandy. Dobra. No to bierzemy. Gdzieś tutaj się znajdują, dobra. No to jest, tak mi się wydaje, gdzieś koło przejścia granicznego Gossenbergu z Edoranem, tak mi się wydaje. Aha, bo teraz mamy tylko mapę hrabstwa Tiltren, z tego co widzę, dobra. Grupa nieświadomych grożącego im bezpieczeństwa Edorańczyków wybrała się na polowanie do losów Sikhy. Ktoś musi ich ostrzec, nie zostaną pożarci. No to też weźmy, to jest poziom trudności średni. Nie będę wysokiego, na pewno Mafia Salunda nie będę brać, bo to jest bardzo ciężkie zadanie. A czekaj, czy to nie było... Wydawało mi się, że można się było targować o to, ale to wpływ wymagało. No i plaga szczurów, tego też nie będę brać, bo to jest też bardzo ciężkie. To też weźmy najwyżej z tego zanulujemy. Nie wiem, czy jest kara. Zobaczymy, przekonamy się, ale wątpię szczerze. No dobra, ale myślę, że tutaj, w tym miejscu się z wami pożegnam. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się spodobał. Jeśli tak, to byłbym bardzo miły, gdybyście zostawili łapkę w górę i subskrypcję. A jeśli podobają wam się moje filmy, gdybyście zostawili jakiś komentarz, to byłoby mi też bardzo miło. Ale ja się będę z wami żegnać. Życzę wam miłego dnia i pa, pa.